Światło wydarzeń, Aleksandra Barcikowska, witam Państwa. Nic nie sprawia mi większej przyjemności niż rozmowa z pasjonatem, z człowiekiem, który kocha to, co robi w wolnym czasie bardzo często i swojemu hobby, swojej pasji poświęca bardzo wiele dni, tygodni, a może nawet miesięcy, więc dziś będzie trochę o zabytkach, trochę o miejscach zapomnianych i o pasji do odkrywania tego, co historyczne, tego, co piękne, a właśnie o czym często już nie pamiętamy. A ze mną w studiu pan Roman Lewiński, autor bloga Tajemnicza Polska moim okiem. Dzień dobry. Witam serdecznie. Przyczynkiem do naszej rozmowy jest budynek po byłym szpitalu psychiatrycznym przy ulicy Słonecznej w Koszalinie, który Urząd Marszałkowski na razie bezskutecznie próbuje sprzedać od 2016 roku. Czy pan miał okazję być wewnątrz tego obiektu, czy oglądał pan go tylko z zewnątrz? Tylko z zewnątrz obiekt został zabezpieczony, no a tak się zbytnio nie starałem, żeby do niego wejść do środka, z racji nawet tego, że obiekt został opuszczony w 2016 roku i tam infrastruktura jest bardziej współczesna. Sama bryła obiektu jest bardzo ciekawa, bo to jest 1928 rok. Ale wewnątrz to nie wiem, czy coś dla mnie by było pod kątem mojej pasji. Ale już pod obiektem są chyba jakieś ciekawe korytarze, czy nie? Prawdopodobnie, czy nie jestem w stanie określić, aż tak głęboko nie jestem w tej historii, ale jak każdy obiekt związany historycznie mogą być w piwnicach i strychy są w dalszym ciągu ciekawe, ale póki obiekt jest chroniony i nie mam oficjalnego do niego dostępu, no to nie wgłębiałem się tak w ten temat, nie jestem w stanie więcej o nim opowiedzieć, ale na pewno jest ciekawym miejscem pod kątem zwiedzenia nawet z zewnątrz tego. Czy podobnych miejsc jest w Koszalinie i w okolicach dużo? Czy takich zabytkowych obiektów, które czekają albo na nowego właściciela, albo po prostu wystawione są na sprzedaż, albo po prostu są, jest wiele? Takich obiektów, zaczynając praktycznie w każdej miejscowości, z racji historii naszego regionu, jest dużo, aczkolwiek coraz mniej, bo to ginie w oczach. Często przez opieszałość urzędników, często opieszałość ludzi. No takie mamy prawo z niektórymi rzeczami, że lepiej, żeby się zawaliło, niż żeby to było remontowane. U nas mamy na przykład, co do Koszalina, przynajmniej straż pożarną i pod spodem browary, znaczy magazyny browarnicze, czyli duże piwnice. To jest naprawdę piękny obiekt, kilkaset metrów kwadratowych do zagospodarowania, aczkolwiek koszty tego mogą przerazić, bo to są w milionach złotych i moim zdaniem to nigdy nie ujrzy światła dziennego. Ale naprawdę wejść i zobaczyć te przestrzenie to jest naprawdę coś pięknego. Chociaż w latach 70. było już plan zagospodarowania łącznie z kafejkami i kinem. No ale na planach się skończyło. Szkoda, że się nie udało. Szkoda, bo w tym momencie to już szanse są coraz mniejsze i raczej to będzie pewnie zasypane w jakimś bliższym czy krótszym terminie. Właśnie, sam Koszalin, czy to, co wokół Koszalina, chociażby Białogard, czy tam jest więcej takich historycznych obiektów? Czy sam Koszalin rozbudował się dopiero znacznie później? Białogard ma znacznie szerszą, większą historię pod kątem przestrzeni dziejów i tam się troszeczkę więcej działo, ale obiekty są rozmieszczone po wszystkich wioskach z racji majątki, które były tutaj związane z Niemcami, z tymi największymi rodami von Kleist, von Podewitz i jeszcze innymi. Te pałace po większych miejscowościach zostały. No i teraz, co się z nimi stało? Czy część została zburzona, część do dzisiaj stoi w jakim stanie? No w różnym, bo to jest kwestia podejścia. No, tak. Najwięcej tutaj zaszkodziła ta dzika reprywatyzacja w latach 90. Póki jeszcze były obiekty, to pod zazwyczaj to... No historia jest ta sama. Najpierw był PGR. Mhm. Po PGR-ze poszło w prywatne ręce albo... No ktoś miał pieniądze nieduże, kupił to, ale nie miał na to pomysłu. A to są naprawdę potężne pieniądze. Teraz, wtedy jeszcze nie było tak Urzędu Konserwatora Zabytków na takim poziomie, jak teraz rozwinięcia. Czyli te nakładane restrykcje były małe i jeszcze kto mógł, to zagospodarował. W tym momencie te obiekty, w większości te, które nie zostały przejęte, albo zostały przejęte przez osoby, które nie miały na nie pomysłu, no to popadają w ruinę albo już nic praktycznie nie zostały. Właśnie przed rozpoczęciem rozmowy powiedział mi pan, że właściwie chyba wszystkie takie obiekty był pan w stanie już zobaczyć i odwiedzić. Jaki jest zazwyczaj los takich właśnie budynków? Czy one niszczeją, czy może są odnawiane? Czy może to odnowienie to jest jednak promil procenta? Odnowienie, tak jak mówi pani, to jest promil procenta, z racji nawet jeżeli się trafi pasjonat, bo tutaj ktoś też musi to kochać. Bo nie oszukujmy się, postawić taki sam obiekt byłoby kilka razy taniej, bo w tym momencie, jeżeli mamy nałożony Urząd Konserwatora Zabytków, no to oni chcą jak najlepiej dla obiektu, czyli odnowienie całej fasady łącznie ze sztuką, czyli jak to było robione i kolorem lamperii, no ale w dzisiejszych czasach chcemy dostosować obiekty do naszych potrzeb i tu już się niestety gryzą te dwa.
plus wynajmowanie firm, które będą to robiły zgodnie z sztuką tamtego okresu, koszty wzrastają dziesięciokrotnie czasami, czyli to ludzi zniechęca strasznie. Kupić obiekt taki, no to czasami to są naprawdę pieniądze śmieszne, bo pani w tej cenie mieszkania nie kupi, ale potem jak pani zobaczy, ile jest pracy do nałożenia i kosztów, to są dziesiątki, czasami milionów złotych, no i to zniechęca i w tym momencie takie obiekty stoją, aż się same zawalą, bo no nie znajdzie się na to kupiec, bo z racji tego, że jeszcze musi być cała infrastruktura dookoła. Co z tego, że pani kupi pałac, jak dookoła nie ma odpowiedniego terenu, no i potem zaplecza, trzeba mieć na to jakiś biznesplan, bo nawet osoby majętne to sobie wybudują pod siebie, a nie kupią obiekt, który praktycznie idzie do tego, że musisz mieć wszystko związane tak jak w tamtych czasach. No nie każdy chce mieć taką łazienkę, jak tam jak kiedyś była, tak? To prawda. A w takim razie skąd u pana ta pasja do historii i odkrywania tych zapomnianych miejsc? Co było takim przyczynkiem do tego, że pewnego dnia pan stwierdził, dobrze, to ja teraz będę fotografował, będę odwiedzał, będę się więcej dowiem się na ten temat? Ciekawość do historii w sumie była we mnie od zawsze, ale to się rozwijało po kolei. Zacząłem chodzić z detektorem metalu, wtedy jeszcze prawo było troszeczkę inne niż obecnie, bo w tym momencie to jest przestępstwo. Wtedy to by jeszcze było wykroczenie, no i tak samo nie mówię, że tylko nielegalnie, aczkolwiek najczęściej to legalnie pod kątem muzeum bądź fundacja Strażnicy Historii z Koszalina, która była wcześniej, coś działaliśmy i tak od punktu A do punktu B zacząłem oglądać te różne zabytki i oprócz tego chodzenia z wykrywaczem i wyciągania tych zabytków z ziemi, to zacząłem się interesować jeszcze całą tą infrastrukturą dookoła, czyli cała historia związana z tymi rodami, a jak z rodami, to trzeba było zobaczyć siedziby, zobaczyć w jakim są stanie, no i na początku oglądanie ich wizualne, potem robienie zdjęć dla siebie, a jeżeli zobaczyłem, że był tego dobry odbiór, to zacząłem prowadzić swój blog coraz więcej, już teraz mam ponad 55 tysięcy ludzi, no i to cały czas rośnie, no zobaczymy, co będzie dalej z tego, no fajnie, bo to nie zniknie, chociaż na zdjęciach zostanie, no, to moja interpretacja tego obiektu, no i pokazać jak najwięcej ilości osób, może też są, dzięki moim zdjęciom też się udało na przykład jeden pałac sprzedać, bo ona oglądała się pani zdjęć i po prostu kupiła go sercem, a nie rozumiem, no i teraz go remontuje. No ale to jest wspaniała rzecz, przynajmniej jeden obiekt ocalił pan od zapomnienia i oby ten remont rzeczywiście doszedł do końca. A ile lat to było, kiedy właśnie zaczął pan publikować te zdjęcia i tak gromadzić tą rzeszę ludzi zainteresowanych historią? Moja strona podejrzewam około 3 lat, nawet jeszcze chyba nie. Powstała, no tak z racji braków zdrowotnych, jakbym to ujął, miałem gorszy okres zdrowotny, no i trzeba było się czymś zająć, a że ja potrafię, znaczy ja lubię dużo rzeczy naraz robić, nie tylko związanych z swoim zawodem, no to zacząłem robić zdjęcia, no i tak pokazać to, publikować, bo już niestety moi znajomi mieli dosyć udostępniania na moim Facebooku zdjęć z różnego takiego rodzaju zabytków, to zrobiłem stricte związaną z tą Polską, no z tym naszym regionem najczęściej, bo ja nie mówię, że tylko się udzielam do samego, ale najwięcej z naszego regionu, czyli tutaj ten koszalińskie Białogard, no do Szczecina można powiedzieć, że tutaj wszystko pokazuje jak mogę. Zaskoczył pana odbiór ludzi i właśnie to, że ludzie tak bardzo się tym interesują, bo mówi pan, że ponad 50, prawie 55 tysięcy ludzi już obserwuje tą stronę. Prawie tak, tam brakuje chyba jeszcze kilkaset osób do 55, ale to tam dosłownie podejrzewam, że w ciągu miesiąca, półtora będzie. Cały czas się to rozwija, no ludzie są ciekawi tego regionu, no i tego przedstawienia też, bo to też ja nie robię stricte reportażu, aczkolwiek to są często moje interpretacje tych miejsc, bo tam mam i różne, łącznie z kolorowaniem zdjęć jakichś archiwalnych, pokazywaniem, przedstawianiem, jak to wyglądało, porównywaniem kiedyś do dzisiejszego, do stanu obecnego. To jest ciekawe właśnie, zobaczyć jak to się zmieniało, no niestety najczęściej na niekorzyść, no bo teraz nikt to nie zainwestuje, są obiekty, które naprawdę popadają z dnia na dzień, ja tam mam takie ulubione, do których jeżdżę i to praktycznie ulubione, ale to boli jak one nikną w oczach i ja wiem, że już do nich ratunków nie ma, tak, że ja będę przyjeżdżał i to w sumie to tylko zostanie za jakiś czas tylko na tych zdigitalizowane, na tych zdjęciach. Właśnie, obiekty popadają w ruinę, po pierwsze przez to, że nikt o nie nie dba, po drugie przez warunki pogodowe bardzo często, ale niestety po trzecie też przez samych ludzi. Tak, to jest związane w naszej części z ludnością lokalną, bo najczęściej, jeżeli ktoś jeździ już z tych forów i jedzie te kilkaset czasami nawet kilometrów, a od kilkudziesięciu na takie wycieczki, no to nie jedzie po to, żeby tego to niszczyć, a miejscowi... No nie mówię, że wszyscy, bo są miejscowości, że obiekty stoją 10 lat w stanie otwartym, praktycznie każdy może wejść i te obiekty wyglądają 100% lepiej niż te po 5 w innych miejscowościach, bo się trafi kilka młodzieży patologicznej, która to zdewastuje, zniszczy, pali parkietem, już nie takie rzeczy. Najgorzej szyby, no i dach, pokrycie dachowe, bo jeżeli pokrycie dachowe będzie zniszczone, to 2-3 lata woda zalewa, stropy lecą i niestety obiekt już się nadaje do zmielenia.
A czy jest jakieś miejsce albo obiekt, do którego ma Pan wyjątkowy sentyment i do którego lubi Pan wracać? Najczęściej, do których wracam, to jest Dobrowo, to jest przy Białogardzie, tam jest Pałac von Kleistów. No tam jest naprawdę, to w 2010 bardzo ciekawa historia. Osoba zmarła, która dysponowała tym majątkiem. Miała niestety trochę długów, no i nie miała potomka. No i tak z milionem długów ten obiekt został przejęty przez gminę, czy tam miasto Tychowo. Ale w odpowiednim momencie nie został znaleziony inwestor. No i w tym i tak z raku na ruch uciekał. Właśnie został rozwalony dach, przez co zaczęła lecieć woda do środka. Stropy zaczęły się niestety niszczyć i ten obiekt już częściowo w środku jest zawalone. Stropy są i już tam nie wejdziesz. No tam jest praktycznie graniczy to z wypadkiem. Teraz to po prostu zostanie zabezpieczone. Cały czas próbują to sprzedać, ale jak wtedy, gdzie stropy były wszystkie w porządku, ściany były w porządku, praktycznie cały obiekt był do remontu. 1/50 tego, co teraz. A w tym momencie, no to nawet tego za darmo podejrzewam, nikt nie weźmie i koszty są na tyle duże, że to się tylko nadaje, to skończy no, zmielone. I naprawdę, ale sama bryła jest świetna do zobaczenia, polecam się przejechać. To jest pierwszy obiekt. A drugi Podwilcze. Naprawdę to jest też, jak się jedzie z Białogardu na Świdin, brama, która robi bardzo duże wrażenie. Ona praktycznie 2 tony jedno skrzydło waży. Jest skute ręcznie. Osoba, która to kuła, dostała gospodarstwo na naszą, tak się patrząc na nasze warunki, to całe gospodarstwo z domem za wykucie tej bramy. Naprawdę piękny obiekt, też jest bardzo ładny. Próbują szukać inwestora, ten właściciel obecny chce go sprzedać, ale czy mu się to uda, ciężko określić. Tam też jest konserwator zabytków, no i tutaj są też zaczynają się schody. Bardzo dziękuję. Drodzy Państwo, to namiastka tylko tego, o czym moglibyśmy rozmawiać, no ale cóż, czas płynie nieubłaganie. Ja tylko powiem, że jeżeli jesteście Państwo zainteresowani, to warto zajrzeć na blog Tajemnicza Polska Moim Okiem, a ze mną w studiu był jego autor, pan Roman Lewiński. Bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę i do usłyszenia. Do zobaczenia.